Dobra, pojedzone. To arenę gramy. Czy my chcemy smoczego, kurde, wariata zrobić? Na szarży. YOLO. Będzie grubo, czuję to. Pirat. Może być śmiesznie. Za mało smoków, żeby ten chyba zaczął działać. Dragon. Dobra, jednak weźmiemy tego. Dawać smoki. Robimy dragona. Kimaj z rybkami. Zadaj 3 punkty obrażeń wszystkim rannym stronnikom. Ha! Śmieszne. Biorę Doomsayera. Tu rozpłatanie, bo to rzadko się zdarza. Pirat! Jak pirat, to pirat. Ja robię, moi drodzy, akcja szarża. Zobaczycie, jak się gra, dobra? Ja wam pokażę, jak się gra na piratach, kurde. O kurwa, jaka broń. No nie wytrzymam po prostu. To jest paskudna broń. A czy w ogóle gdzie są bronie moje? Ja bym chciał tak trochę się zapytać. Bo... śmiem twierdzić, że no... no nie mam broni, no. Gdzie są bronie? Ja jebie. Ja jebie. Nie no, tutaj będzie trzeba po prostu go zabić szybko, bo nie widzę innej opcji. Ani jednej broni mi nie dało. No nie, no dobra, miałem jedną, okej. Super. Jedną miałem do wyboru. Tu muszę wziąć coś szybszego. O matko. No nie mam broni, no. To jest gra. No to nieźle. To jest po prostu żenada. Kurde, weźmiesz Warriora, nie dostaniesz broni. Weźmiesz Maga, nie dostaniesz czarów. Dziękuję, Blizzard. Garrosh kontra Uther. Będę walczyć z honorem. Zwycięstwo albo śmierć! Trzeba było brać broń za 2. Nie, ta broń jest za 5. Jak to co? Trzeba być przegrywem. No trzeba być przegrywem. Nic, no muszę go robić na równo. Wyrind plus ryb... Twisting Nether za 3. No wcale, że nie, bo Twisting Nether... Twisting Nether, mój kochany... usuwa wszystkich, a to tylko zadaje 3 punkty obrażeń. Jak masz stronników, którzy więcej mają HP, no to co poradzisz? Nie poradzisz. Robi się tu gorąco! Piratami go wyro... No, jak będzie mi szmuglował, to do widzenia. Czekam na rozkaz. Chodź.
koszar chce krwi! Palimy! No dawaj, ziemi. No nie wierzę w to po prostu. Rzuciłeś szkołę, poszedłeś inną drogą jako streamer, bo mogłem. Ale ja nie rzuciłem szkoły żadnej, czemu ty tak gadasz? Co cię nie wizgnie? Co cię wizgnie? Skuźwa patafian jeden. Mój koszar chce krwi! Siema Kantaro. Siema Bonku, stawiłbyś sobie, by było widać co masz w deku, deck tracker. Nie chcę tego. Kimaj z rybkami gra w Control Voju, ale na arenie tak średnio. No ale to... Ktoś powiedział, że to porównał do Twisting Nether, no to jest Flame Strike, a nie Twisting Nether. Czekam na rozkaz. To działa tylko na życiodajną. Palimy! Co za k... I graj tu teraz. Podziwiaj potęgę ich ogrodu. Spójrz za siebie. Spoko. Dobra, ja muszę tego lansiera. To musi to siąść. To musi siąść po prostu. Jestem niepokonany. Za smoczą królową. Ty płacisz. Ja ochranię. No jakie karty przeciwnik ma? Dobra, Warriorem nie... Ja już nie zagram nigdy Warriorem. Dopóki nie wyjdą nowe karty, nie gram już nigdy Warriorem. To się kuźwa nie opłaca. Żenująca sprawa. Zobacz, słonka, kawaleria przybyła. Ja niczego się nie boję. No nieźle. Przygotuj się na porażkę. To ja wolę mu tak zaatakować chyba. Za smoczą królową. Żeby była szansa na to. Nie, to nie masz szczęścia karta, ten ma w miłości, ta. Pytanie do starego gracza komputerowego streamera. Czy Twitch może zbanować streamera za niepoprawne zachowanie? Ciągle na przykład przeklinanie, agresywne zachowanie w trakcie prowadzenia transmisji? Czy mają na to wywalone? Pytam, bo trafiłem na ciekawą dyskusję na forum. Więc tak. Może... Jakby ci to powiedzieć? Powinien zostać ukarany, ale tak czy tak jest, to niestety jest problematyczne, bo musisz iść do Astera, no. Ja na ten temat nie chcę się wypowiadać, bo jest kilku streamerów, którzy w ten sposób się zachowują, jak ty opisałeś, notorycznie, nie tak sporadycznie, a mimo to nie dostali nawet ostrzeżenia, więc wszystko zależy od
community managera na Polskę, którym jest Aster. No a jeżeli on pozwala na takie zachowania, to znaczy, że widocznie taki content chcą mieć na swoim serwisie, więc... Może to działa na zasadzie, dopóki im kasę dają, takie zachowania, dużo widzów, dużo reklam, to będą przymykać oko. Nie wiadomo. Może tak być. Co robi się z ragiem przed zmianami? Nic się nie robi. Trzyma go dalej. Ja wam powiem, co on zrobi teraz. Jak nie w tej turze, to w następnej sobie zbufuje całą rękę. To nie jest do końca fajne. Mój koszar chce krwi! No nie mogę proroka też dać, bo była szansa na to, że on by mi to strajdował. Czekam na rozkaz. Ja jebie. Co za patologia. Gotowe. Wyciągnijcie to! Wyciągnijcie to ze mnie! Dziękuję. Nie, już mi się nie chce gdzieś farstą nagrać. Wyciągnijcie go ze mnie, dokładnie. Siemanko, witam wszystkich bardzo gorąco na live'ie. Wracajcie do domu. Czy wszyscy moi drodzy dzisiaj są szczęśliwi i zadowoleni? Czekam na rozkaz. Mam taką nadzieję. Fiu fiu, zadymka. Fiu, fiu, zadymka. Tylko na prostaczków. Skosztuj moich łez. Zrobiłem dobry omlet, jestem szczęśliwy. Super, syn śledzia. A jaki to omlecik z czymś? Taki z pieczareczkami, z kiełbaską, taki pyszny serkiem. O, tam wszystko jest. Jest moją tarczą. Tak zwany omlecik śmieciuch. To jest omlet na winie. Wrzucę tam do omleta, co się nawinie. Ale śmieszności. Jestem wspaniały. Niam, 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 niam. Specjalnie tak zaatakuję. Oczywiście. To było do przewidzenia. Mm.
zagranie. Boty na czacie. Moi drodzy, no w tym deku będzie 0-3. Tutaj nie ma. Nie ma cudów. Nie ma cudów. Tutaj nie ma co się czarować. Dobra, wezmę sobie peza, zjem jakiegoś. Jakie te pezy mam? Malinowe chyba. Nie, tutaj mam. Ale zobaczymy ten. Coś ty to zrobił. Coś ty to zrobił. Coś ty to kurde zrobił, gościu. Halo, Bonkol, Elena się wkradła? Elena? Nie rozumiem. Nie beze, peze, pezy. A wy nie wiecie, co to jest. Aj, młodziki, młodziki. Sprawiedliwość. Czekam na rozkaz. Unagi. Tu gorąco! Będziesz cię! Jestem zainteresowany. Co? Chyba chcecie bana, my friends. Zwycięstwo jest twoje. No i co wy na to powiecie? Czy wam jest głupio, że ja zrobiłem jedno zwycięstwo tym żałosnym deckiem, który nie ma racji bytu? Zwycięstwo albo śmierć! Jeden, trzy. Nowego roku. Jesteście ze mnie dumni, to dziękuję. No, bo chłopcy! Bo jakby Hiot to wybierał. Robi się tu gorąco. Traf tu. No! To byś widział. Ja bym wybrał na pewno lepsze karty. Tak, bo było. Unagi. To działa tylko na pustę. Lecisz, ziom. Nie ma trade'u na 4-3. Nie ma, nie ma. To niezły smok. To? Atak i mega buff. Bo co ja poradzę? Spójrz za siebie. Gotowe. No lecisz, kurde. Muszę tak zrobić. Ja idę po dwa zwycięstwa. O, super żaba. Nalazek.
Bąkoli, jedzenie przy komputerze jest bardzo niezdrowe, bo nie kontrolujesz głodu. Kurde, ja w większości rzeczy w moim życiu nie kontroluję. Ten głód to już tutaj ma nic do gadania. Jestem tylko psem, kończy. Unagi. Syn śledzia, ty chcesz bana? Za głupotę! Tą serio w twarz walnę. Co za matą? Unagi. No to krakenisko wlazło. Ale gówno. Oj, oj, oj. Koniec gry. 1, 2. Sialala. I to jest ten deck. I to jest ten deck. No, niezły tradzik. A cały świat drży w posadach. Co ja sobie wyobrażałem, robiąc ten deck? No nie wiem, no. Już nigdy was nie posłucham w kwestii wyboru postaci, którą mam grać. Akish. Koniec. Zwycięstwo albo śmierć. Co to jest? Jak to reklamy na YouTubie znikają? To jak... Co ja mam? Co? 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 Gentlemen of YouTube, Boogie2988 coming at you live once again through the power of the internet. And today it's time to talk a little bit about advertisers and YouTube. Let me start off by saying here, by the way, number one, I know a lot of you guys love it when I talk about this stuff because you're curious how it's going to affect me as a creator and affect you as a viewer and how it's going to affect the other creators we all love so very much. Some of you active. Dobra, ja to później sobie przeczytam. Znaczy, pooglądam. No właśnie, Bąkol kawior do garnka będzie musiał. Kupujesz czy sprzedajesz? Bez obaw, słonka! Kawaleria przybyła! I stawiam! Jesteś słaby. Wydało się, że nie chodzi o talię, no tak. Zabiorę cię ze sobą! Zabiorę cię właśnie tu. Gotowe. Mhm.
No, 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 no. Kobra, 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 kobra. Kobra, kobra, dzisiaj, dzisiaj bobra. Szuka bobra, ta kobra, ta kobra, ta kobra szuka bobra. Czy my jesteśmy w stanie to zrobić? Czy my jesteśmy w stanie to zrobić? Moi drodzy, już jestem coraz bliżej. Już za chwileczkę, już za momencik będę mógł po prostu wykonać decydujący litalowy cios. Czy tu jeszcze stronnika jakiegoś wyrzucisz z Nizi? Jep. To dobre zagranie. No to wistawio, no. To wistawio. Dzik jest dziki, dzik jest zły. Dzik ma bardzo ostre kły. No niedobrze. Niedobrze to wygląda. Dzik jest dziki, dzik jest zły. Bonkol, take my energy. No to kuźwa, ja se wezmę ją. O ja! To jest ten moment. Ja! Podziwia i potęgę wichrokrotu! Łatwizna! No, ziomek, powiedz, że wygrałem. Powiedz, że to zrobiłem. Nie dostałeś mikstury leczenia, prawda? No ale co ci to zmienia, ziom? Co to zmienia? Mamy to! Mamy to! Tak naprawdę Bonkol jest profesjonalistą. No? Można tak powiedzieć. Dusza będzie moja! Zwycięstwo albo śmierć! Mój pan jest głodny! Bonkol to kozak, tylko się kryje. Dokładnie. Nie mogę zdradzić wszystkiego. To jest tak, jakbyście poszli na randkę i dziewczynie powiedzieli od razu, że co? Aha, ja to chcę uderzyć. Czekajcie, jak to zrobić w ogóle? Czekajcie, co ja powinienem wyrzucić? To pierw? I tym zaatakować? Twoja dusza będzie. Nie, no tak. Robi się tu gorąco. Nie, i tak, żebyście poszli na randkę i powiedzieli dziewczynie, że o, ja to mam tyle pieniędzy. I co? I już zdradzacie sekret. I już mówicie, że macie dużo pieniędzy i ona już się w was zakochuje. I ta miłość nie jest szczera. Widzicie? Palimy! Bo ona kocha was dlatego, że macie pieniądze. Także lepiej nie zdradzać od razu. Możesz, Bonkol, dużo gadać przez chwilę, bo ustawiam głośniki, bo lewy coś mi nie łączy na stykach. A ty masz połączenie ze stykami mózgu?
Ale ci powiedziałem, co? Żartowniś jestem, cicho. Dobra, co my tutaj gramy, no? No dobra, będziemy musieli tak zagrać. Dobre zagranie. To niezłe zagranie 8-8. Mam paworki! Paworki tylko tutaj! Bonkol, potwierdzam, lecę na twój hajs, szykuj się. A sobie tiktaka wziąłem, żeby odświeżyć oddech. Jak będę miał randkę. Porwij mnie do tańca. Co dopiero? Tak sobie myślę. No, gościu, lecisz. Lecisz. Tak sobie myślę. Nie zaprosiłeś mnie, więc nie będzie randki. No, ale jesteśmy zaproszeni. Ja jestem zaproszony na ten, na granie w karty, nie? Czy nie? Co ty chcesz zagrać, ziomek? No nieźle. To się tak teraz mówi, nauka grania w karty Hearthstone. A tam może jakiś lital się pojawi. O! Ja to powiedziałem. O nie, przepraszam. Ja nie gotowy. Słyszałem, że wygrałeś BlizzCon, tak. Właśnie jestem tak śmieszny jak te wasze właśnie docinki o BlizzConach. Ludzie, to było śmieszne rok temu. To było śmieszne rok temu, jak się śmiali, że o, Bonkol wygra turniej. O, ale śmieszne. O, ho, ho. Chcę krwi i łupu. Dzięki, co to znowu z tobie powiadasz, kappa Bierto.
O. 100 biców dostałem, dziękuję. Nie zapomniał napisu dla Taurela. Tarcze w górę! Koniec. To jest okropne, po prostu okropne. Nie pozwalam grać w tą grę. Ta gra jest zła. Po prostu warrior bez broni żadnej. Gdybym ja miał z dwie bronie, aby... To by było inaczej. A wiecie, że mogłem jeszcze to wygrać? Wystarczyło stopdykować jeden czar. Wystarczyło stopdykować to. I bym wygrał. Zabójczy cios. Mariatta. Stopkekować. 9 tych. Dobra, więc przypominam, słuchajcie, ci, którzy jeszcze nie wiedzą, dzisiaj warto się zalogować. Dzisiaj się dostaje 100 pyłu za darmo, za samo zalogowanie. Oprócz tego, osoby, które głosowały na mistrzostwa, jak były mistrzostwa, głosowały na czempiona swojego, no to mogą odebrać już dzisiaj pakiety. Ja dostałem jeden, bo niestety na Pawła zagłosowałem, a Paweł tylko, co on, wygrał w ogóle coś? Nie wiem. W każdym razie, no, jeżeli ktoś wam przegrał wszystko, to dostaje 7 pakiet za głosowanie. A jeżeli wygrał więcej walk, to się dostaje tyle pakietów, ile walk wygrał. No i tyle, no. Także warto się, moi drodzy, zalogować. A ja teraz będę uciekał.